Szczęść Boże wszystkim, witam Was, Mataczek na kolejnym kursie programowania sterowników S7. Będzie to szósta część i to jest właściwie dodatek do poprzedniej części odnośnie adresowania pośredniego. Pamiętam, jak w poprzedniej części mieliśmy, włączę monitoring. A, przepraszam, sterownik trzeba uruchomić. PLC SIM. Wrzućmy tam blok, te trzy bloki, PLC Downloads, OK, bloki zostały wrzucone, teraz możemy podejrzeć zmienne, OK, mamy tutaj akurat zera, zaraz je ustawimy, PLC, Monitor Modify Variables, DB1, DBW0, Ctrl-C, Ctrl-V, Ctrl-V, DBW2 i DBW4. Podgląd. Zmienne możemy ustawić 3, 6, 12. Wartość 16, start. Zmienne zostały ustawione. Jak widać 12. Jak widać 12 to jest 18 dziesiętne. Dobrze. Mamy ustawione zmienne w bloku DB1. Teraz spróbujmy do nich uzyskać adres do którejśkolwiek z tych zmiennych za pomocą adresowania pośredniego. Więc przejdźmy do FC1 i zacznijmy. Adresowanie pośrednie, które teraz chciałem przedstawić, będzie polegało na tym, żeby dobrać się do tej wartości za pomocą dwóch parametrów, czyli rejestru bazowego plus przesunięcia. Jest to ten typ adresowania. Jeżeli na przykład któryś ktoś z Was wpisze w Google indirect addressing lub adresowanie pośrednie, to najczęściej natknie się właśnie na tą metodę. Czyli na początek, aby cokolwiek, trzeba ustawić rejestr bazowy. Więc tak, ładuj rejestr bazowy wartością początku bloku danych, czyli dbx0.0. Oczywiście pH, jeżeli mówimy o tak zwanych wskaźnikach pH. Dobrze. Następnie trzeba załadować tą wartością rejestr bazowy. lar1 jest instrukcja ładująca rejestr bazowy. I następnie możemy spróbować odczytać jakąkolwiek zmienną z tego z bloku danych. Na początek otwórzmy blok, więc otwieramy blok OPN DB1, to jest nasz blok. I spróbujmy coś załadować jakąś daną przy pomocy tych dwóch parametrów. W, czyli słowo. I teraz musimy podać bazę. Baza jest oczywiście w rejestrze AR1. AR1. I przesunięcie PH. Również właśnie takie wskaźnikowe z haszem, ph2.0. Mamy załadowane i teraz możemy za tą daną z tego bloku przetransferować gdzieś indziej, czyli transfer w, transfer mw2. I dana z bloku zostanie przetransferowana. Sprawdźmy, czy to się uda. Zapisz, ładuj do sterownika, jest. Możemy włączyć monitoring. Mamy oczywiście 6. Tutaj window DB1. W DB1 właśnie przesunięcie pod 2.0 jest 6. Po przesunięciu pod 4.0 będziemy mieli 18 dziesiętnie lub 12 w 16. Sprawdźmy, czy to się zgodzi. Window FC1. Przesunięcie o 4. Od bazy. Tak, zapisz, właduj, 12, 16, representation, decimal, wydamy będzie 18. Teraz można jeszcze zrobić, mamy teraz przesunięcie o 4, wróćmy z powrotem do przesunięcia o 2, ale bazę ustawmy jako 2, czyli w tym momencie nie zaczynamy od początku bloku, tylko od drugiego bajtu i przesuwamy z powrotem o 2.
Powinno być tak samo 18. Zapisz. Download. Widzicie, jest tak samo 18, ponieważ jeszcze raz w window blok danych DB1, ponieważ zaczęliśmy jako bazę ustawiliśmy ten tu punkt i przesunięcie o 2 dało nam zmienną ostatnią, czyli 18 w systemie 10. To było na tyle. Dziękuję za uwagę. Szczęść Boże wszystkim. Cześć.